Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej audycji i od razu zapraszam w sobotę, zdradzę sekret na swoim drugim kanale Szlachetne Zdrowie. Może uda mi się tutaj umieścić link, gdzie zdradzę naturalny, prosty, bezpłatny, w sumie tani sposób na dobre włosy w miarę. Takie jak ja mam, bo stosuję tą metodę od 30 lat. I w sobotę podzielę się, jak mieć takie włosy w wieku plus 50, plus 60. A teraz przystępujemy do dzisiejszej audycji. Ludzie to lustra. Aha, proszę o subskrypcję, polecanie moich audycji, jeżeli uważacie, że one wam wyjaśniają te dyktowania, których jestem nosicielem, które głoszę, wyjaśniają wam, jak jest świat zbudowany i jak funkcjonuje, i wasze życie staje się jasne, dlaczego było, jest tak, jak jest, a nie inaczej, to polecajcie mnie znajomym, subskrybujcie i kciuk do góry. Możemy popatrzeć na ludzi, których spotykamy, jak na lustra, bo sami zapraszamy ludzi, którzy... Chodzi tutaj oczywiście o osoby, z którymi następuje interakcja i wymiana jakichś silnych emocji, działania, pracy wspólnej, cokolwiek. Nieważne, czy to jest rodzina, czy to są związki poprzez rodzinę, poprzez znajomych, w pracy, hobby, w czasie podróży, no gdziekolwiek. Wszystkie osoby, które spotykamy, to są lustra, bo sami ich zapraszamy do swojego życia, zaczynając od swoich rodziców. Pierwszymi lustrami są nasi rodzice. Oni nam pokazują, ci rodzice fizyczni, jaką byliśmy kiedyś matką i jakim kiedyś byliśmy ojcem. Możemy się przejrzeć. Aha, to jest moja mama, to jest mój tata, to ja kiedyś taki byłem. Bo my sami z własnej woli się rodzimy, mamy ten największy dar, wolną wolę od Boga. To jest największy boski dar, wolna wola, bo dzięki wolnej woli możemy kreować, stwarzać rzeczywistość zgodnie ze swoją intencją, ze swoimi pragnieniami, wyobrażeniami, czy tak jak chcemy ją stwarzamy. To jest ta olbrzymia boska moc. I to my sami wybraliśmy sobie przyszłą mamę fizyczną i tatę fizycznego. I jeżeli ktoś urodził się w szczęśliwej rodzinie, rodzice się kochają, tak naprawdę się kochają, nie udają, bo wielokrotnie niestety rodzice fizyczni udają, że się kochają dla dobra dzieci, a tymczasem każdy już żyje swoim życiem i to jest ten rozdźwięk i dziecko uczy się. Też niestety dojrzewa, dorasta w takim rozdźwięku, bo dzieci mają tę przypadłość, jak już pewnie zauważyliście, że nie słuchają tego, co mówimy, ale naśladują nas. Przyglądają się, uczą się, jak postępuje tata, jak postępuje mama i naśladują nas. Także tu jest wielka odpowiedzialność. Nieważne, co się do dziecka mówi, ważne, co się robi przy dziecku i jak się żyje. Więc jeżeli ktoś dorastał w szczęśliwym gnieździe domowym, gdzie ojciec z matką się kochali, naprawdę, szczerze, no to może tylko sobie podziękować i się pozytywnie motywować. Ach, no fajnie, super, to mi się bardzo podoba. Byłam dobrą kiedyś matką, dobrym ojcem, bo my zmieniamy płeć raz za razem albo po kilka razy w tej samej płci, to zależnie od tego, jakie doświadczenie chcemy, potrzebujemy zebrać. I może tylko powiedzieć, no fajnie, super, bo gdy jakaś kobieta zachodzi w ciążę, natychmiast wszystkie duchy się o tym dowiadują. Jakoś to już jest w świecie ducha. I się przymierzają. Aha, czy ja się mogę tu urodzić?
czy tu nie będzie, jakie doświadczenia, jaka jest ta matka, ojciec, w jakich warunkach żyją, gdzie, jak ja będę miał w życiu, co ja będę musiał doświadczyć, kogo spotkać i tak dalej. I wybieramy sobie przyszłą matkę. Jeżeli już sobie wybraliśmy, bo akurat takie doświadczenia musimy zebrać, no jeżeli ktoś, kogoś matka porzuciła, ktoś trafia do domu dziecka albo w rodzinie, trafia do rodziny patologicznej, to też tylko i wyłącznie na własne życzenie. Po prostu kiedyś taką matką był, takim ojcem i musi zebrać tego rodzaju przykre doświadczenia, żeby się nauczyć, żeby się wspiąć ten szczebelek wyżej po drabinie ewolucji duchowej, że tak nie należy postępować. My się uczymy przez ból. Głównie niestety uczymy się przez te przykre, negatywne, czasem tragiczne doświadczenia, przez ból. Aha, no to jeżeli ja się urodziłem w patologicznej rodzinie, widać to tak musiało być. Ojciec bił matkę, gwałcił matkę. Ja tego byłem świadkiem. Odcisnęło to na mnie piętno, na dziecku. Później sobie musiałem z tym w życiu radzić, musiałam jakoś, ale to jest to doświadczenie konieczne do zebrania. Na tej prostej zasadzie słów Jezusa Boga, co posiejesz, to zbierzesz. Akcja i reakcja, przyczyna i skutek osadzona na reinkarnacji. To jest ta prawda Boża zawarta w tych dyktowaniach. Jest w sumie no bardzo prosta. Co posiejesz, to zbierzesz. Akcja i reakcja. Osadzone to wszystko na reinkarnacji. Ten boski budulec świata, te wibracje, czy jak chcemy nazwać te emanacje, z których się składamy, one są, ta boska miłość jest przyczynowo-skutkowa. Zawsze. Niesie ze sobą każda akcja pozostawia ślad, reakcję, przyczyna i skutek, co posiejesz, to zbierzesz. Dlatego ja to w kółko powtarzam, bo to jest tak istotne i tak ważne. A czytanie tych dyktowań sprawiło, że dla mnie nie jest tajemnicą, jak ktoś dzwoni i mówi: a dlaczego ja miałam taką matkę, a dlaczego ja mam takie życie? To wszystko jest bardzo proste i prosto się wyjaśnia. Im więcej się tych dyktowań czyta, tym jasne staje się dla nas przekłamania religii, w której wzrastaliśmy. Tutaj w Polsce każdy z nas prawie wyrastał no, w tej religii katolickiej, w której niestety jest bardzo dużo przeinaczeń, przekłamań. Biblia też została przeinaczona nieświadomie wielokrotnie, a wielokrotnie już w późniejszych czasach świadomie, po prostu, żeby lepiej, mocniej te swoje owieczki trzymać na uwięzi. Wracam do luster. A więc pierwszymi lustrami są nasi rodzice, no i bliscy też, babcia, dziadek, rodzina, ciocie, wujkowie, no tak wzrastamy. Ale często też to się zdarza, mogę to powiedzieć na podstawie własnego doświadczenia, no etapami, że nie, ta młodość nasza też może być poszatkowana. Ja pamiętam jeszcze w Poznaniu na Głogowskiej wielki ogród, dziadek zawsze choinkę kupował, taką wysoką, sufit był wysoki na 3 metry, z drabiny się ją przystrajało, bardzo się cieszyłem, bo to była wielka zabawa, tych światełek mnóstwo. Później na Wigilię zjeżdżała się cała rodzina, potrafiło przyjechać 20-25 osób. Mnóstwo zabawy, mnóstwo prezentów, nie trzeba było iść spać, można było siedzieć do drugiej nad ranem. I święta ta radość, jeszcze to były takie czasy, lata 60., PRL, te rodzinne więzy jakoś się trzymały. Później to wszystko prysło. Moi rodzice się rozeszli, więc też musiałem tego doświadczyć, ale myślę, że lepiej, że się rozeszli, niż mieliby udawać przed sobą
że wszystko jest okej, a każde i tak by żyło swoim własnym, indywidualnym życiem. Ja bym wtedy nabrał tych, no, cech, których na szczęście nie nabrałem, tego życia w samooszukiwaniu się. Wielokrotnie my się sami oszukujemy i to jest najgorsze. O wiele gorsze niż kogoś oszukać. Oszukiwanie samego siebie jest najgorsze. Także te wigilie później, jak rodzice się rozeszli, były już zupełnie inne. Inaczej to się wszystko toczyło. Byłem też przez pewien czas wychowywany przez babcię. Może kiedyś opowiem czy opiszę, bo to też są takie ciekawe etapy i doświadczenia, jakie młody człowiek zbiera, ucząc się życia. Ale wracając do tego urodzenia się, każdy z was sam sobie wybrał swoich rodziców przyszłych. Teraz nawet jeżeli ktoś się będzie wkrótce rodził czy urodził, może sobie wybrać, jeżeli taka będzie jego wola, ducha, bo duch jest bez płci, płeć jest tylko sprawą czysto fizyczną. Duch nie ma płci, nie jest ani męski, ani żeński. Więc może się też urodzić w anomaliach, jeżeli takie doświadczenie chce zebrać. Nie wiem dokładnie, na czym takie doświadczenie polega, no ale są dzieci, które są adoptowane na zachodzie przez dwóch mężczyzn, dwie kobiety i tak dalej, i tak dalej, rodziny zastępcze. To też jest doświadczenie przykre głównie, które dane dziecko musi zebrać, dorastając, dojrzewając. Także każdy z nas przydziela się do płodu. Ta nasza przyszła matka nigdy nie ma w sobie dwóch duchów, tylko zawsze ten jeden swój, tylko swój duch. Ten duch przydziela się do płodu, także nie ma czegoś takiego jak nienarodzony człowiek. To są jakieś neologizmy i takie pokraki słowne. Jest tylko i zawsze płód do pierwszego oddechu. Także jak już pewnie wiecie z dyktowań, jeżeli wolą kobiety jest usunąć płód, bo nie może sobie pozwolić, nie chce mieć dziecka, to jest jej całkowicie wolna wola. Nie ma tutaj żadnego pojęcia grzechu. Zgodzicie się ze mną, że dziecko powinno być owocem miłości, szczęścia, radości, a cóż, jakie tragedie się dzieją, jak matka, bojąc się tego, co usłyszała od księdza, przyszła matka, tego, co jej na religii powiedziano, rodzi to dziecko i wyrzuca gdzieś do lasu. To jest jak najbardziej, i to chcę podkreślić, to jest morderstwo. Od pierwszego oddechu to już jest morderstwo. I wracając do tych luster. W późniejszym życiu dojrzewamy, zakochujemy się, zbieramy takie czy inne doświadczenia. To są wszystko lustra, które się pojawiają w naszym życiu. Byłem w sanatorium, to był Rymanów, zdaje się. Miałem wtedy 6 lat. Jeszcze nie chodziłem do szkoły, bo poszedłem na szczęście do szkoły w wieku 7 lat. Jeszcze to był ten stary, zdrowy system, który teraz wrócił, i uważam, że to jest jak najbardziej pozytywne i popieram to. Nie uważam, mój syn, mieszkając w Wielkiej Brytanii, musiał iść do szkoły w wieku 5 lat, i nie uważam, że tego wcale za dobre i pozytywne, no ale tam jest takie ciśnienie z takich czy innych względów, żeby jak najwcześniej w ten system edukacji, prania mózgu w dużym stopniu też ten młody mózg już wtrącić. Także popieram pójście do szkoły w wieku 7 lat. I będąc, miałem chyba 6 lat w Rymanowie, zakochałem się w takiej dziewczynie. I nawet pisałem do domu, do mamy, do taty, żeby mi przysłali 10 zł, bo chcę jej kwiaty kupić, czekoladki i tak dalej. I chodziliśmy za rączkę, bawiliśmy się razem, byłem tam
miesiąc w sumie, długi czas. To było prewentorium, niedokładnie sanatorium, ale prewentorium. I bardzo miło spędziliśmy jako sześciolatkowie ten czas. Później pytałem panią Halinkę, kim była ta Karina, pamiętam jej imię. Okazało się, że to była moja miłość z jednego z poprzednich żyć. Nie taka na całe życie, ale też taka przelotna i było nam fajnie i było nam dobrze. A tu się spotkaliśmy jako dzieci, nie jako dorośli. Oczywiście nie było między nami współżycia, ale były te piękne emocje zauroczenia się takiego dziecięcego i zafascynowania drugą osobą. To pamiętam do dzisiaj chodzenie za rączkę, bardzo fajne. Może też macie takie lub podobne doświadczenia. I wchodzimy w życie dorosłe. Oczywiście ze względu na swoich rodziców mamy takie czy inne pochodzenie, wykształcenie też, bo jak rodzimy się w jakiejś rodzinie patologicznej w małym miasteczku czy na wsi, no to mamy utrudniony dostęp do edukacji, czy do wyższej edukacji, czy do szkoły. To jest zupełnie inna para kaloszy, jak to się mówi, jeżeli rodzimy się w rodzinie prawników czy lekarzy w Warszawie czy innym dużym mieście, wtedy jeżeli taka jest nasza wola i chęć studiowania na uniwersytecie, przypuśćmy warszawskim czy jagiellońskim, jest ułatwione. W związku z tym to nasze doświadczenie w danym życiu zupełnie inaczej się toczy. Innych rzeczy doświadczamy w inny trochę sposób, ale to też nie są przypadki. To też możemy sobie dziękować tylko i wyłącznie, że na takich rodziców zasłużyliśmy. A później już te lustra, które spotykamy w życiu, od których obrywamy albo jest nam fajnie razem, no to te osoby, moja żona, pierwsza, druga, moje partnerki, a kobieta mogłaby powiedzieć, o ten mój pierwszy mąż czy drugi, a ten mój jedyny mąż, całe życie z nim przeżyłam, było nam cudownie. To wszystko są lustra, które pokazują nam, kim byliśmy, jacy kiedyś byliśmy. Także jeżeli mamy szczęśliwą rodzinę, dzieci, kochamy się ze swoją współmałżonką, współmałżonkiem, to możemy też tylko sobie dziękować i powiedzieć sobie, no super, fajnie, to jednak byłem fajnym facetem, to jednak byłem fajną babką i w ten sposób należy się pozytywnie motywować poprzez te pozytywne elementy w naszym życiu. A jeżeli było nam fatalnie, żona nas zdradzała, oszukiwała, mąż też oszukiwał, zdradzał. Miałem telefon od kobiety, która się dowiedziała, gdy jej mąż padł nagle na atak serca, że wziął na nią kredyt na dom i ona została z tym kredytem, a część tego kredytu przeznaczył na dziewczyny. Ona się dowiedziała o kochankach i jeszcze o dziecku, której jednej z tych kochanek miała z nim dziecko. Także takie tragiczne historie, ale to też ta żona, ta kobieta może sobie powiedzieć, aha, no tak, to ja taka kiedyś byłam, czy byłem raczej jako mężczyzna i teraz to musiałam doświadczyć. Musiałam zebrać tego rodzaju doświadczenie. Także wszystkie osoby, które się w naszym życiu pojawiają, to są lustra. Lustra, w których możemy się przejrzeć i zobaczyć, jacy kiedyś byliśmy i zobaczyć, jakie doświadczenia poprzez to lustro, poprzez tą osobę, która ingeruje, jest w naszym życiu w taki czy inny sposób, jakiego rodzaju doświadczenia musimy zebrać. Bo wszystko zaczyna się od was, wszystko zaczyna się od ciebie. Każdy z nas jest osobnym wszechświatem i tak należy na życie patrzeć ze swojego punktu widzenia. Przepraszam, bo wszystko jest w nas.
Wszystko, co potrzeba do życia, wszystkie informacje są wewnątrz nas. Nie musimy szukać żadnych guru, żadnych nauczycieli, bo wszystkie informacje są w nas zawarte. A te informacje, jak otrzymuję telefony od wielu ludzi, otwierają się w nas, jak się czyta te dyktowania. Na razie jest 6 tomów się ukazało. Zapraszam jeszcze, kto nie ma, bo nadal trwa promocja na te 6 tomów. Informacje i link są poniżej pod audycją. I te dyktowania sprawiają, że zaczyna się rozumieć, na czym polega ten świat, jak jest zbudowany, jak, od czego zależy nasze życie. Dlatego tak istotne jest czytanie, studiowanie tych dyktowań, bo to jest bezpośredni przekaz. I tu zawsze został dowód na piśmie, kiedykolwiek to dyktowanie było odebrane, czy 7 grudnia 1986, czy na przykład 17 sierpnia 1986 w niedzielę, czy 9 maja 1993 roku w niedzielę. Zawsze pozostawał dowód w postaci właśnie tego dyktowania. Jest to nieprzekłamany, nieprzeinaczony przekaz i czysty przede wszystkim, bo nie opiera się na jasnowidzeniu, nie opiera się na snach, nie opiera się na tym, co ktoś widzi, zobaczył, a tu jest dar dyktowania, ten wielki nowy dar, który otrzymaliśmy od Boga, żeby dowiedzieć się, poznać tą nieprzeinaczoną, nieprzekręconą prawdę Bożą, bo tutaj jest tylko duch, medium, pani Halinka i to, co ten duch przekazuje. To jest strumień myśli, jak wielokrotnie mówi, a pani Halinka mówi o sobie, ja jestem jak odbiornik radiowy, po prostu zapisuję to, co słyszę. Ona gdzieś z tyłu głowy, na wysokości potylicy słyszała, musiała być spokojna, otrzymując te dyktowania, niepodenerwowana, tylko dobry duch. To też zawsze podkreślam, mógł podyktować. O, tylko od dobrego ducha mogła Nel Halina Noel otrzymać dyktowanie. Nawet samobójcy nie byli w stanie podyktować, no bo to są mordercy, którzy zamordowali siebie. O samobójcach, o próbach samobójstwa też poświęcę audycję, bo niestety jest to plaga. Ludzie nie widzą sensu życia, nie czują Boga, nie czują swoich rodziców duchowych, nie mogą się odcina się nam i religia to też robi. Niestety wszystkie religie odcinają nam dostęp do Boga, który przecież jest w naszych sercach, bo to są nasi rodzice duchowi. Mamy rodziców fizycznych, mamy rodziców duchowych. I też możemy się przeglądać. Ach, moja kochana mamusio duchowa, mój kochany tatusiu duchowy, to ja jestem cząstką ciebie, to ja jestem taki super fajny, tylko niestety pobłądziłam w swoich poprzednich życiach, dlatego mnie to, a nie co innego spotyka. Ale należy dążyć zawsze do poprawy swojego losu i zdawać sobie sprawę, że to, co się nam przydarza, jest zgodne po prostu z prawem przyczyny i skutku. I ten dar dyktowania jest najlepszym sposobem przekazywania informacji z zaświatów, z tamtego świata, chociaż to jest ten sam świat, tylko że w innych wibracjach, w innych wymiarach, nie ma czasu i przestrzeni po śmierci fizycznej. To jest ten sam świat, no ale mówi się za światy, czy z tamtego świata. Nie ma lepszego sposobu komunikowania się niż właśnie dyktowanie. Tu jest tylko
ten pośrednik, medium. Oczywiście te dyktowania są nasączone osobowością tego medium, zasobem słownictwa, bo duch jakby z pamięci medium, tu w tym przypadku Nel Haliny Noel, wybierał sobie słowa i składał je na papier. To te dyktowania są bez znaków przestankowych. Wielokrotnie jest to takie wyładowanie myśli. One muszą być opracowane. To jest bardziej język mówiony. Także może jak zacznę te dyktowania też w audiobookach proponować, może słuchając je też to będzie jakoś inaczej trochę odbierane, ale tu główny jednak najważniejsze jest czytanie tych przekazów i tych dyktowań. Także jeżeli z takim darem, a takich jak Nel Halina Noel było jeszcze 11 innych kobiet, które otrzymały Biblię XX wieku, wielu mężczyzn też i inne kobiety, które otrzymywały dyktowania i mężczyźni, ale nie otrzymywali Biblii, oni są i to wszystko teraz zaczyna, jest ten czas budzenia się i myślę, że szybko pokażą się te dyktowania dyktowane przez, otrzymywane przez inne osoby, inne media. Także na przykład wyobraźmy sobie, jeżeli jest Japonka, która otrzymywała takie dyktowania, to ta prawda Boża będzie taka sama, ale oczywiście ona będzie ubrana w tą osobowość tego medium, tej Japonki, która pisała po japońsku, czy Chilika na przykład, czy jakaś Afrykanka z jakiegoś kraju afrykańskiego, jeżeli odbiera w swoim tam własnym języku, to będzie nasączone osobowością danego medium, no bo naturalne, bo wtedy ten sam duch, na przykład Einstein, tak jak dyktował Nel Halinie Noel, tak z medium, z głowy tej Japonki będzie sobie wybierał też słowa i też jej podyktuje, ale to jasna sprawa będzie nasączone osobowością tej Japonki. Właśnie mówię o tym, bo chciałem, żebyście zrozumieli, jak funkcjonuje ten wielki dar dyktowania. A ten dar przyszedł dlatego, wraz z tym darem przyszło ostrzeżenie i te 12 kobiet i jeszcze inni mężczyźni i kobiety otrzymali ostrzeżenie o grożącej nam wojnie w 1984 roku. Do wojny nie doszło. Prezydent Ronald Reagan spotkał się z naszym papieżem Janem Pawłem II na Alasce na początku maja i do zagłady naszej cywilizacji nie doszło. Ale od 1979 dokładnie w listopadzie 1979 roku Nel Halina Noel przestała otrzymywać Biblię XX wieku. Także to, co ja teraz przygotowuję, to jest część Biblii i to będzie wydane. To też będzie duża księga, bo bardzo dużo z tej Biblii XX wieku, katechizmu uczciwego człowieka Nel Halina Noel otrzymała. Ale to zostało przerwane dokładnie 29 listopada 1979 roku ostrzeżeniem o grożącej wojnie. I Nel Halina Noel latała, jeździła, tak jak inne kobiety, do Watykanu, przekazywała te materiały. Mnóstwo dyktowań, setki, tysiące dyktowań jest w Watykanie. I gdy Watykan otrzymywał informacje z całego świata, więc jednak akcja została podjęta. Gdyby to tylko jedna Nel Halina Noel wysyłała, otrzymywała, pewnie nikt by jej tam w Watykanie nie uwierzył. Ale jeżeli te informacje, ostrzeżenia o zagrożeniu, o tym, że jedno mocarstwo, Nel Halina Noel nie miała wtedy podane, o jakie mocarstwo chodzi, ale dzisiaj to już wiadomo, kto chciał zawładnąć światem. Także nikt by nie uwierzył, ale że to przychodziło z różnych stron świata, no to akcja została podjęta. I tak samo dzisiaj przecież nikt nie uwierzy na szerszą skalę w te dyktowania, jeżeli one nie będą potwierdzone dyktowaniami innych osób, które się przecież nie znały, nie znają. Ja nie wiem kto. Niedawno trafiłem na panią Mikuszynę, Rosjankę, której spalono dom, otrzymywała dyktowania w latach 80. To ciekawe, otrzymała 500
dyktowań od 500 duchów, z tego co wiem, i teraz te jej dyktowania ona otrzymywała w języku rosyjskim, bo gdzieś tam w Irkucku czy na dalekiej Rosji mieszkała, zaopiekowało się nią teraz Białe Bractwo, czy jakoś to się tam nazywa, wyjechała do Stanów i tam tłumaczą jej dyktowania i wydają w książkach. Bodajże w Los Angeles, w Kalifornii, gdzieś tam teraz jest i mieszka. Ona tylko zna rosyjski, nie nauczyła się żadnego innego języka. Także jeżeli takie osoby zaczną teraz wyrastać jak grzyby po deszczu, ludzie zaczną czytać, zwracać się ku tym dyktowaniom, to jest właśnie ten sposób odnowy tej rzeczywistości, tej cywilizacji. Te stare, zmurszałe, fałszywe pouczenia muszą runąć, zawalić się i przyjść. Zastąpione zostaną przez Biblię XX wieku i przez pouczenia płynące z Biblii i z tych dyktowań. Watykan najprawdopodobniej runie. To, co Watykan zrobił, najgorszą chyba rzecz, bo w tych dyktowaniach wszędzie było, że życzeniem Boga jest, aby dzieci Boże na całym świecie dowiedziały się, skąd przyszło ostrzeżenie, dzięki komu żyjemy, że to dzięki Bogu, naszym rodzicom duchowym, dzięki Bogu nadal możemy cieszyć się życiem, bo właśnie od Boga przyszło to ostrzeżenie. I to miał Jan Paweł II ogłosić. Nie pozwolono mu tego zrobić, zresztą on miał się nie wtrącać w wewnętrzne sprawy Watykanu, jeździć po świecie. Ten, który się wtrącał, Jan Paweł I, był tylko papieżem 30 dni. Chciał oczyścić Watykan z różnych strasznych rzeczy, które się tam działy i dzieją. Ale niestety był tylko papieżem 30 dni i jak się powszechnie uważa, został zlikwidowany, otruty. Także to jest niewypełnienie woli Boga, myślę, że pociągnie za sobą upadek Watykanu. I na miejsce Watykanu, tej starej, zmurszałej, powiedziałbym nawet cuchnącej już religii, cuchnącej kłamstwami, przeinaczeniami, przyjdzie nowe pojmowanie naszych rodziców duchowych, nowe pojmowanie Boga i nowe pojmowanie rzeczywistości, tego prawa przyczyny i skutku. Pamiętajmy też, że wolą Boga, co wielu kwestionuje, ale to jest niezaprzeczalny fakt, będzie o tym bardzo dużo w Biblii, wolą Boga było urodzić się jako człowiek z normalnych rodziców, tak jak rodzi się każdy normalny człowiek. Wolą Boga było urodzić się z rodziców, tam gdzie się urodził, ze świętej Maryi i świętego Józefa i mieć takie życie, jakie miał Jezus. Jezus Chrystus był Bogiem, to nasza matka, nasz ojciec duchowy. I tu możemy się zwracać do Jezusa jak do Boga, Stwórcy naszych rodziców duchowych. I to chyba by było wszystko o tych lustrach. Myślę, że do tego tematu luster jeszcze będę wracał. Jeżeli macie jakieś pytania na temat tych swoich luster, które spotykaliście w życiu, czy w pozytywnych elementach, czy w negatywnych, proszę piszcie. Dziękuję bardzo za te wszystkie maile, listy, które przysyłacie. Na zakończenie mogę coś w miarę takiego zabawnego przeczytać. Otrzymałem to, dopiero teraz to znalazłem. Panie Robercie, nie znam pana, ale dzisiaj uśmiałam się do łez. I postanowiłem do pana napisać. Otóż mój synek, 3-letni Józio, ma lekkie spektrum autyzmu. Grzeczny cały dzień, skakał, śmiał się. Ja już nie miałam sił, tym bardziej, że musiałam coś pilnie zrobić. Położyłam się z nim i taka już zrezygnowana puściłam sobie pana audycję o kłamstwach w modlitwach. I mój Józek oglądał pana z zapartym tchem.
Ja nie wiem, czy on coś rozumiał, najpewniej nie, ale dawno nie widziałam go tak skoncentrowanego. Korzystając z okazji, życzę wszelkiego dobra na 2020 rok. Także taka zabawna, bo dzieci, młodzi ludzie, którzy będą chłonąć te dyktowania, już inaczej będą rozumieć świat. Jednak to jest ten trzon, korzeń, ta wiara, czy jej brak w naszych sercach, w naszych mózgach, to jest ten istotny bardzo trzon naszej osobowości, naszego jestestwa. I te młode pokolenie, już wychowywane na tych dyktowaniach, będzie zupełnie inaczej dojrzewać. I gdy ci młodzi, wychowani na dyktowaniach, dojrzeją, wtedy wybuchnie prawdopodobnie coś, jakiś neoromantyzm czy jakaś nowa fala. Zaczną pisać zupełnie inaczej, pojawią się fantastyczne dzieła literackie, fantastyczne filmy, sztuka, i to w dużym stopniu, jak Nel Halina Noel otrzymała, pociągnie świat w tym dobrym kierunku. Na razie mamy powtarzanie tych samych rzeczy, remake'i, i nic się ciekawego nie dzieje ani w filmie, ani w literaturze. To trzeba poczekać na taki wybuch, jakim był romantyzm, który wiązał się bezpośrednio z rewolucją francuską, z tym, co się działo w Europie, i jednocześnie z powstaniem Stanów Zjednoczonych Ameryki, bo rewolucja francuska i Stany Zjednoczone, powstanie, deklaracja niepodległości, to jest chyba różnica 10 czy 12 lat, jakoś tak to w tym samym czasie się odbywało. Mnóstwo wtedy fantastycznych rzeczy, także musimy poczekać na tego rodzaju wybuch. Ja to nazywam bezkrwawa rewolucja. Ona już jakoś nadchodzi, ale to szybko musi wybuchnąć, i Polska ma tutaj fantastyczną rolę do spełnienia. Jak widzimy, już budzimy się z tego letargu, stajemy się niezależni. Polska będzie silna. Wielokrotnie powtarzałem, Mieszko I już urodził się jako kobieta i znowu chce odegrać wielką rolę. Będzie atrakcyjną, a jednocześnie taką żelazną damą, która sięgnie po władzę. Coś, ja to nazywam mieszanka Margaret Thatcher i Marilyn Monroe, coś w tym rodzaju. A jak ktoś nie lubi blondynek, no to Margaret Thatcher i na przykład Romy Schneider. Cokolwiek. Także czeka nas bardzo dobra przyszłość i to już się zapoczątkowało, zaczęło. Polska będzie silnym krajem i będzie odgrywać dużą rolę nie tylko w Europie. Także myślmy pozytywnie, przyglądajmy się swoim lustrom, swoim najbliższym. Dzieci to też są nasze lustra, jakimi my kiedyś byliśmy dziećmi. Tu mi pani pisze, że syn jej popełnił samobójstwo i jaka wielka tragedia, nie ma większej tragedii chyba dla matki. I dlaczego tak się zdarzyło, to też jest, ten syn niestety też był lustrem dla tej swojej matki i musiał jej sprawić tego rodzaju ból ze względu na poprzednie karmiczne powiązania. Cudzy ból nie boli, jak podyktowała matka Jezusa. Każdy na tej planecie musi doświadczyć wszystkiego sam. Taka jest ta planeta nasza, Ziemia, planeta płaczu, że tu wszystko doświadczamy, musimy doświadczyć sami. Nikt za nas niczego nie przeżyje, musimy sami doświadczyć, bo są inne planety, gdzie nie ma indywidualnego doświadczania, gdzie jest wspólne, coś jak na przykład pszczoły. Tam jest społeczność wspólna, każdy tam ma swoją rolę, robotnice, pszczoły, matki. Ten ul jest zorganizowany jak taka mini cywilizacja, mini społeczeństwo. Ale są też rozwinięte na innych planetach cywilizacje, gdzie jest na przykład jedna płeć albo kilka płci, a doświadczanie nie jest indywidualne, tylko wspólne. Jak to się odbywa, nie mamy wglądu, jesteśmy no tutaj w tej rzeczywistości, w tej czasoprzestrzeni, która jest ograniczeniem, bo
W momencie śmierci fizycznej te ograniczenia pękają, czas i przestrzeń przestaje istnieć. To jest jednak ta pewnego rodzaju klatka spinająca nas w tej rzeczywistości, w której funkcjonujemy i żyjemy. To w momencie ostatniego oddechu śmierci fizycznej pęka i wtedy widzimy, czujemy, jak naprawdę jest, gdy nasza świadomość, nasz duch, nasze jestestwo uwalnia się ze struktur biochemicznych mózgu, gdzie funkcjonujemy przez życie fizyczne, uwalnia się, przechodzimy do innego wymiaru. Także to jest fantastyczna podróż z życia na życie. Nie należy się przejmować, bać śmierci, choroba. To też jest tylko stan, który przygotowuje nas do przejścia. Śmiertelna choroba, nieuleczalna, stan, który przygotowuje nas do przejścia w inny wymiar, do innej rzeczywistości naszego ducha. I zapraszam wszystkich w sobotę, gdzie, tak jak mówiłem na początku, wyjaśnię na tym swoim drugim kanale Szlachetne Zdrowie, jak mieć fajne w miarę włosy, bo myślę, że moje są ok, jak na mój wiek. Nie zdradzam dokładnie, ile mam lat, czy plus 50, czy plus 60. To nie ma większego znaczenia, czy mam 55, czy 65 lat. W każdym razie dla starszych panów bezpłatna metoda, jak utrzymać swoje włosy w dobrym stanie. Nie siwieć za szybko. Oczywiście pojawiają się już u mnie pasemka, ale to jest naturalne ze względu na mój wiek. Ale włosy mam jeszcze w miarę dobre i podzielę się już w sobotę, jaką to ja metodę stosuję, tanią, bezpłatną od 30 ponad lat. Zapraszam jeszcze raz do subskrypcji, piszcie, pytajcie, zadawajcie pytania, polecajcie znajomym audycję i do usłyszenia. Do zobaczenia w najbliższy piątek. Dziękuję, do widzenia.